Cześć, witam na kanale, z tej strony Voicim, a to jest drugie spotkanie w serii Czy ta gra się nada? W dzisiejszym odcinku na tapetę bierzemy grę Cities in Motion 2, w której zajmujemy się rozwijaniem transportu publicznego w już stworzonych przez twórców mapach. Nie są to mapy realne, ale na pewno nie jest to też gra tak fajna jak City Bassinage, w sensie tak dobrze jakby rozwinięta, mająca tak dobry, dobrą jakość gry, ale ten tytuł może nie jest aż tak bardzo wart uwagi, ale postanowiłem go sobie przetestować. W sensie ja już niego dość dużo grałem, natomiast dla was może on być albo znany, albo nieznany, no zobaczymy. Zobaczymy, jak wam się ten materiał spodoba. Witam was w ten wielkanocny poranek, bo odcinek jest publikowany w niedzielę wielkanocną. No mam nadzieję, że znajdziecie chwilkę czasu na obejrzenie tego materiału. Myślę, że w godzince powinniśmy się zmieścić. Dobra. Jeżeli powstałaby seria z tej gry, to chciałbym sobie tutaj zrobić kampanię. Chciałbym sobie zrobić tutaj kampanię. Jest tych kampanii kilka, ale ja myślę, że my sobie zrobimy po prostu jedną z tych kampanii. No i może potem ewentualnie, bo ta gra na pewno nie będzie z nią tak, jak będzie, jak jest City Bus Manager, czyli że to jest playlista tak jakby nieograniczona. Ta playlista jest ograniczona, myślę, że max 7-8 odcinków z tej gry powstanie. A dzisiaj, no jeżeli w ogóle powstanie, zobaczymy, jak właśnie ta gra spodoba, natomiast dzisiaj weźmiemy sobie tryb swobodny. Proponuję, żebyśmy wzięli sobie poziom trudności normalny, natomiast dzielnica, bo tu mamy kilka map, mamy dzielnicę centralną, wschodnią, ekscytację Düsseldorfem, inspirację Liverpoolem, wpływy Pragi, dzielnicę północną, południową, samouczek i dzielnicę zachodnią. Ja proponuję, żeby zrobić sobie dzisiaj dzielnicę centralną. Tu mamy zablokuj rozwój miasta, wyłącz losowe zadanie, niewyczerpana gotówka. Tego niczego z nich nie zaznaczam. Poziom trudności normalny, niestandardowe reguły tutaj mamy brak. Więc rozpoczynam grę, ale zanim rozpocznę, to może jeszcze wam tylko pokażę ustawienia swoje. Gdyby kogoś to interesowało, tu takie mam ustawienia. Jeżeli kogoś to interesuje, to proszę bardzo, ja tutaj takie coś mam. Tyle, natomiast, no i to właściwie tyle, w związku z czym myślę, że możemy zaczynać. Troszkę się nam to wczytuje, chwilkę, ale myślę, że to jest dość taki niedługi czas. Oczywiście, jeżeli z tej gry miałaby powstać jakaś playlista, to powstałaby ona w okresie wakacyjnym. Myślę, że wakacje to byłby taki dobry czas na jakąś dodatkową grę. Taką właśnie playlistę zamkniętą, gdzie na przykład byśmy się spotykali tylko raz w tym właśnie okresie wakacyjnym. W sensie tylko raz. No po prostu to byłaby gra typowa, która byśmy się po prostu spotkali tylko raz w sezonie. W sensie tylko raz. No tylko tak jakby parę razy w wakacje. I myślę, że ta gra byłaby właśnie takim dobrym pomysłem. No ale to od was zależy, czy będziecie tą grę chcieli. Więc myślę, że ja za jakiś czas zrobię ankietę na społeczności. No i się dowiemy. No i zobaczcie. Mamy tutaj taką mapę. Mapa jest dość duża, ale my oczywiście całej nie będziemy sobie tutaj oczywiście zabudowywać, natomiast czekajcie, bo ja musiałbym sobie jeszcze przypomnieć sterowanie, jak tu się odkręci w lewo i w prawo, strzałka w lewo, strzałka w prawo, co? Nie można to jakoś inaczej przypisać, bo mi się ciężko będzie. A dajmy, aha, ten klawisz jest przypisany, dobra, to chwila, to kończyczko jest przypisane już, przesuń kamerę w lewo. No niech przesuń kamerę, to niech będzie, czekajcie, inaczej niech będzie. I czekajcie, obróć. Gdzie to jest? Obróć kamerę w lewo, niech będzie. Z? A, nie, X. A co niech będzie? Aj, nie klikaj mi tego. Strzałka w prawo, niech będzie C. Nie można C. A dlaczego jest C przypisane? Przesuń kamerę na środek, niech przesuń kamerę na środek będzie V. A ja tu sobie po prostu strzałkę w prawo wezmę jako C. I tak myślę, że może być. Zatwierdzam. I mam tutaj teraz, o właśnie coś takiego, o to mi właśnie chodziło. Dobra. Ale my sobie musimy znaleźć jakieś miejsce, dlatego że słuchajcie, w tej grze każda linia musi zaczynać z zajezdni. Każda linia zaczyna i kończy na zajezdni.
Może nie będziemy zaczynać rozgrywki od tych tutaj dużych dwóch wysp, natomiast zaczęlibyśmy sobie od czegoś mniejszego. I ja mam tutaj taką propozycję. Ja mam tutaj pewną propozycję, może od tej sobie tutaj takiej dzielnicy. Tu mamy taką troszkę wyższą dzielnicę, jakichś bloków, a tu mamy taką dzielnicę domków jednorodzinnych. To jest takie, taka trochę podzielona na dwa, tu też mamy jakieś bloki się tam wybudowały. Tylko chwilę poczekajcie, bo psa muszę wypuścić z pokoju, bo coś mu nie pasuje. Dobra, więc wracamy do tematu. Ja myślę, żebyśmy sobie zrobili może nieco jezdni tak od razu przy drodze, tylko byśmy sobie gdzieś się tutaj może ulokowali. Proponowałbym taką zwykłą drogę jednokierunkową, bo tu oczywiście też możemy budować drogi i ja bym sobie ją tutaj może od tej drogi tak wyprowadził, no a myślę, że na jakieś 50 metrów starczy spokojnie i zrobiłbym tutaj taką jedną odnogę, może być na jakieś 15 metrów, nie muszą być one idealnie proste, to tam już mniejsza o to, nie jest city scan, żeby wszystko musiało być ładnie i po prostu zbudowałbym zajezdnię, taką podstawową zajezdnię tą podstawową bym postawił, tu w razie co mamy jeszcze miejsce na jedną zajezdnię, chociaż raczej będziemy musieli nieco odbić jeszcze, dlatego że tu mamy ten blok, a ja nie chciałbym włożyć bloków. Dobra, myślę, że możemy... I teraz tak, jeżeli mamy już sobie tą zajezdnię, może skasujemy ten panel budowy, no tutaj mamy 10 autobusów dostępnych, tu się już coś zbudowało, co to w ogóle jest? Szkoła średnia. Więc go nie można wyburzyć, jak nie chcę żadnych szkoły średniej, no takie coś olbrzymiego raczej no i nie chcę, sorry. Mamy tutaj możliwość 10 autobusów, żeby zakupić, więc nie jest to jakoś dużo. W przyszłości możemy tą zajezdnię rozbudować na taką większą. O, ale ja na razie nie chcę tego robić. I teraz musimy sobie tutaj zbudować jakieś przystanki, gdzie byśmy tą pierwszą linię poprowadzili. Ja myślę, że pierwsza linia to mogłaby być taka linia, którą byśmy sobie poprowadzili jakoś tutaj z tej zajezdni. Ja bym raczej robił tę linię w takim stylu, jak są realnie, czyli że jedziemy najpierw z punktu A do punktu B i z punktu B do punktu A, a nie jest na przykład, że jedziemy okrężnie sobie na przykład tędy i wracamy. Ja myślę, że taka pierwsza linia to mogłaby być wzdłuż tej właśnie drogi. Wzdłuż tej drogi by sobie przebiegła na przykład tutaj po tym zakręcie i może potem jakąś byśmy, nie wiem, tej pętle znaleźli, miejsce na pętlę może o, w tym na przykład rejonie. To jest takie fajne miejsce, taka fajna dziura, gdzie można by zrobić jakąś pętlę, żeby ta linia mogła zawrócić. Dobra. Myślę, że na początek wystarczą mi takie przystanki z wiatą. Nie będziemy budować takich, ani nie będziemy też dawać takich tanich. Myślę, że takie za 60 im starczą. I te tutaj kółeczka oznaczają, jaki obszar to obejmuje. Jaki obszar obejmuje dany przystanek. Ja myślę, że tutaj możemy sobie pierwszy przystanek postawić. Drugi niech będzie tutaj. I teraz myślę, że następny mógłby być gdzieś tutaj. Ten tutaj byśmy postawili. Potem myślę, że gdzieś tutaj na przykład w tym rejonie. Wiadomo, że przystanki nie są za każdym skrzyżowaniem, ale też nie ma ich jakoś... nie są w jakichś dalekich odległościach od siebie. Tutaj możemy następny postawić. Potem tutaj nie mamy długo skrzyżowania, ale możemy tutaj. Te kółka się pokrywają. Pokrywają się prawie, ale się pokrywają. Potem tutaj myślę, że mogło być jeszcze coś pomiędzy, ale to może tylko w jednym kierunku byśmy ustawili, na przykład w tą stronę, a tutaj byśmy zrobili w tą, jeszcze jeden w tą i tu by była już pętla, czyli znowu bierzemy drogę, teraz jednokierunkową sobie weźmiemy taki, myślę, że też może nie jeden pas, też może zrobimy tak, słuchajcie, zrobimy taki wjazd, zrobimy sobie tutaj taki wjazd, na przykład na jakieś 100 metrów, żeby było trochę miejsca, bo może być to 99. I byśmy tutaj sobie zrobili takich parę odchodzących na przykład od róg, czyli na przykład takie coś. I jeszcze na przykład od tego gdzieś coś takiego na przykład, czyli takie trochę, może nie aż tak, poczekajcie. Może, a może w sumie, czy to jedno by nam tu nie starczyło, ewentualnie może jeszcze coś można by zrobić. Poczekajcie, żeby, o. Myślę, że coś takiego można by zrobić. Czyli takie dwie pętle. Mówię, to nie musi wyglądać ładnie w tej grze. Nie skupiamy się na tym, żeby to ładnie wyglądało. Przystanek stawiamy i będzie pętla, tak? I teraz przechodzimy sobie do panelu transportu, bierzemy linię, bierzemy stwórz nową i dodajemy sobie przystanki. Zaczynamy z zajezdni, tak jak mówiłem, każda linia musi się tutaj zaczynać z zajezdni.
Klikamy sobie po prostu po kolei na wybudowane przystanki i ta linia będzie jeździć. Zaraz będziemy sobie jeszcze tam postawiać rozkład jazdy. Ten rozkład jazdy, słuchajcie, to tak naprawdę jest taka zabawa bardziej. Ale zaraz pokażę. Tu mam ten dodatkowy przystanek, potem tutaj mamy przystaneczek, tutaj mamy przystaneczek, tutaj mamy przystaneczek, tutaj, tutaj, tutaj i końcowy. Dobra, i to mamy. Teraz nie mamy jeszcze autobusów, ale spokojnie. My sobie najpierw zatrzymamy czas i najpierw pójdziemy do rozkładu jazdy. Co byśmy zrobili? Myślę, że jak najbardziej linia mogłaby startować wcześniej. Myślę, że od 4:30 do 21:00 na przykład. Oczywiście zauważcie tutaj, że ten czas tak bardzo szybko leci i ten autobus, słuchajcie, jak wyrusza o 21:00, to na jakiejś długiej trasie to nawet będzie o 7:00 dopiero zjeżdżał, więc to i tak tutaj nie ma sensu robić takich jakichś długich odstępów, w sensie między na przykład, nie ma sensu dzielić linii na linie dzienne i linii nocne, ale akurat ta może być tylko dzienna, bo nie jest jakoś specjalnie długa, a też myślę, że nie będzie w przyszłości jakoś specjalnie ważna. Myślę, że tak co półtorej godziny mogłoby jeździć. Myślę, że ten poranny szczyt i wieczorny szczyt na razie sobie zlikwidujemy, bo tutaj te okienka służą do zaznaczania dni tygodnia, w które sobie chcemy, żeby ten rozkład obowiązywał. W weekend myślę, że też moglibyśmy na przykład od 5:15 do 21:00, na przykład co dwie godziny, dobrze, co dwie godziny. W nocy nikt na razie nie kursuje i tutaj jeszcze sobie musimy wybrać typ taboru, więc myślę, że tutaj typ taboru to mamy albo mały, albo średni, albo duży, myślę, że średni, a w weekend niech będzie mały po prostu. Preferowany i tyle. Dobra. I teraz musimy sobie zakupić jakieś pojazdy. Myślę, że na razie oszczędzajmy. To jest mały, ale małego byśmy na razie może nie kupowali. Mamy komfort. Komfort. Myślę, że ten mi się tak średnio podoba model. Ale on ma 16 miejsc. No może. Możemy w sumie kupić jakieś takie ze 3. Może i może jeszcze jakiś troszkę większy Z3, może na przykład tego Future Z2 jeszcze, o, niech będą takie pojazdy i teraz możemy sobie puścić czas i te autobusy niedługo powinny zacząć wyjeżdżać na ulicę. Znikniemy sobie widok tej linii, żeby nam tutaj to nie przeszkadzało i ta linia sobie zacznie tutaj nam już jeździć. Proszę bardzo, pierwszy autobus wyjechał, możemy go sobie pośledzić. Zobaczymy, czy w ogóle ktoś tą linią będzie podróżował, bo nam się dało czas przyspieszyć. Proszę bardzo, na razie nikt nie jeździ, wiadomo, to na początku to raczej nie będą zbyt duże ilości pasażerów, bo to jakiś jeden czeka, więc ten jeden już wsiądzie, zobaczy, no i jedna osoba już jedzie, tak? Kolejna chyba czeka jedna osoba, no właśnie, więc kolejna jedna osoba już wsiądzie. Jedna wysiądzie, druga wsiądzie. Tutaj kolejna jedna osoba czeka. Cóż, dwie osoby jadą tym autobusem. Nie jest to jakaś duża ilość, ale jedną. Tutaj mamy drugi autobus, wiezie 0 osób. Okay. Teraz wiozą oba po jednej osobie, tak? No i tu mamy już naszą pętlę, więc nie jest jakoś długa specjalnie. Tu się nam coś pobudowało, więc może być. To nie przeszkadza, że coś tam się nam pobudowało. Tu nawet 5 osób jedzie, więc widzicie. No, że po prostu z czasem ta linia zdobywa coraz większą popularność wśród pasażerów, tak? Mamy tutaj ograniczony budżet, więc w końcu będziemy musieli na tej komunikacji zacząć zarabiać. No, na razie wiadomo, że nie zarabiamy, na razie raczej tracimy, bo to wiadomo, że nie będziemy tutaj zarabiać. Możemy też ustalać własne ceny biletów i to za chwilę pewnie zrobimy. Ale to jeszcze chwila, myślę. Dwie osoby jeżdżą, no trochę ich jeździ. Więc nie jest ich jakoś dużo, ale z czasem myślę, że będzie ich coraz więcej jeździło, tak? Też, o, tam jedzie na przykład 5 osób już na pokładzie, więc nie jest to też tak, że nikogo nie wozimy, ale nie wozimy tych osób jakoś specjalnie dużo. No i ten z powrotem wraca do zajezdni, tak, i będzie czekał na kolejny wyjazd. Dobra, więc to mamy. O, widzicie, on teraz tutaj dojechał, tu wyjeżdża następny, ten zjeżdża, więc wszystko jakoś tam działa. Dobra, myślę, że teraz, skoro mamy już taką pierwszą linię, to możemy właśnie przejść do cen biletów. Tu mamy ceny biletów, ja sobie to okienko może przeniosę na razie tutaj, żeby ono mi nie przeszkadzało. Ale tu w tym prawym dolnym rogu mamy okienka, bilet. Tu mamy tak, jedna linia, jedna strefa, dwie strefy, wszystkie strefy. My stref nie mamy wyznaczonych. Strefy biletowe wyznacza się w taki sposób. O, na razie cała ta wyspa jest żółtą strefą, a możemy sobie tutaj niebieskie, zielone i czerwone. Ja myślę, że możemy sobie już powyznaczać te strefy na przyszłość. I tak tutaj wiadomo, że bo nie będziemy rozpędzać dużo czasu, dlatego że no tylko dzisiaj się tutaj spotykamy, ale ja wam chcę pokazać jak najwięcej funkcjonalności tej gry, więc no.
Dobra, więc strefę niebieską. Ja bym tutaj może tą część zostawił jako strefę żółtą. Mamy jakieś pytania, a to za chwilkę. A tutaj bym dał strefę niebieską. Tutaj to wszystko. To. To całe. Tutaj. Jeszcze kawałek tutaj, bo tu mi się nie zaznaczyło. To wszystko. Tutaj ten cały obszar. Teraz też z tym. O. Tutaj byśmy to sobie zaznaczyli na niebiesko. Tak, i po prostu to by była strefa niebieska. Teraz tutaj mamy strefę czerwoną. Możemy sobie to zaznaczyć jako strefę czerwoną. Tu niech ta strefa czerwona graniczy, żeby nie było tak, że przepływamy przez żółtą strefę. Bo można tutaj, słuchajcie, z transportu można robić sobie tutaj autobus, trolejbus, tramwaj, metro, tramwaj wodny, kolej jednoszynową. Chciałbym, żebyśmy przynajmniej część z tego spróbowali sobie dzisiaj zrobić, żebyście też zobaczyli, jak to tutaj wygląda. Więc zaraz do tego przejdziemy, a to jeszcze chwila. Ale to jeszcze chwila. Dobra, sobie tą strefę po prostu wyznaczymy jako strefę czerwoną. Czyli te dwie duże wyspy to po prostu będzie osobna strefa, w sensie osobne dwie strefy. A to wszystko byśmy po prostu zostawili jako strefę. Może to byśmy jeszcze podciągnęli do strefy czerwonej, żeby to było jako strefa czerwona. O ten kawałeczek. Tutaj chwila, bo tu nam wchodzi na tą wyspę strefa czerwona, ja tu chcę strefę niebieską mieć. Natomiast tą część byśmy sobie zrobili jako strefę zieloną. O. Tą część jako strefę zieloną byśmy sobie... Wow, bo tu żeśmy chyba trochę za daleko weszli. No właśnie, chyba tak, więc troszkę to sobie wyrównamy, o. Coś takiego i teraz po prostu tu jedziemy ze strefą zieloną sobie. O, w ten sposób tutaj przy krawędzi najpierw zrobię, a potem pomaluję tamtą część, o. I z tej strony graniczymy ze strefą czerwoną. Właśnie. I teraz to sobie musimy po prostu wymalować wszystko. Już myślę, że do tej krawędzi możemy to sobie wymalować. Dobra, mamy jakieś tam pytania, więc teraz trzeba tam zobaczyć, co tam się dzieje. To mamy strefę żółtą, więc jeszcze po tej stronie musimy sobie pociągnąć tą strefę zieloną. Aż tutaj, o. I to będzie wszystko. Tutaj trochę weszliśmy na tą wyspę, więc ja tą sobie zaraz... O! Tutaj mamy też strefę zieloną. Wszystko zaznaczamy sobie. Dobra, ja myślę, że na razie dotąd możemy tam sobie zaznaczyć tam dalej i tak pewnie nic nie powstanie, więc... więc nie ma to większego sensu. I teraz co wy chcecie? Stary, ale tak, robimy próbę kapeli i będzie wdech. Jeszcze nikt o nas nie słyszał, ale to się wkrótce zmieni. Jest tylko mała gitara, nasza skrzypaczka mieszka daleko stąd. Czy możesz stworzyć dalej trasę, dzięki której miałaby szybszy dojazd na próby? To super laska i nie chcemy jej tracić. Właśnie. Tutaj dostajemy różne takie zadania. Zobaczmy, gdzie jest ten wieżowiec. Możemy sobie na to kliknąć. Gdzie on jest? A fontanna? No sorry, ale tutaj to raczej nie będę rozbudowywać komunikacji, więc raczej nie. A tutaj. Jestem wyznawcą mechanika i chcę poinformować cię, że poprosił on o równouprawnienie wśród twoich pojazdów. Podążamy ścieżką pisma tablicy rozdzielczej, wedle którego wszystkie środki transportu powstały na podobieństwo silnika. Jezus Maria, no to jakiś oszalał totalnie. Co ty tu chcesz do centrum handlowego? No to jest trochę bliżej, bo myślę, że tu jakaś linia w przyszłości powstanie, więc możemy sobie wziąć. Może nie zrobimy tego celu, ale możemy sobie wziąć, kto nam zabroni. Dobra. Teraz my wracamy sobie do naszej gry. Mamy 7 rano we wtorek, więc minął już jeden dzień. No na razie to raczej tracimy. No, minus 154 tracimy, więc można by było pomyśleć nad jakąś rozbudową siatki. Znowu coś ode mnie chcą. Dzień dobry, mówi Helena. Cześć Helena, z działu PR. Nie chcę cię wtrącać do naszej twojej pracy, ale przydałoby się poprawić reputację naszej firmy. Okej, możemy sobie poprawiać reputację jak chcesz. Natomiast my sobie teraz możemy przejść. Ja bym proponował... Oczywiście jak będziemy sobie tutaj grali już na trybie kampanii, to będziemy to troszkę inaczej rozwijać. Natomiast ja bym chciał tutaj troszkę dzisiaj z wami porobić, więc proponuję drugą linię autobusową. Drugą linię autobusową, która przyjechałaby może sobie na przykład tędy i pojechałaby wzdłuż na przykład tej drogi. By się spotkały gdzieś tutaj i dojechałyby razem na pętlę. Dodatkowo chciałbym też przeprowadzić linię tramwajową przez ten most
i gdzieś w okolicy właśnie tego centrum handlowego, żeby też tam linia dochodziła tramwajowa. Bo tramwajowa linia to najczęściej wiadomo się robi przez te aleje, tak? Ale można też robić je na zwykłych drogach, nie ma problemu. Więc myślę, że możemy zacząć budować przystanki pod drugą linię. Myślę, że też te jakieś tańsze i myślę, że tak. Przystanek początkowy znajdowałby się tu. Końcowy byłby wspólny, więc nie ma problemu. Tylko z tym, że to jest droga jednokierunkowa, ale o tym za chwilkę. Tym za chwilkę się będziemy przejmować. Myślę, że jeszcze tu przed skrzyżowaniem możemy zrobić. I teraz jedziemy sobie tutaj i przystanek następny byłby tutaj. Za tym skrzyżowaniem. Później byłby za tym następny. I w drugą stronę oczywiście też. I tutaj też, tylko czy my w tą stronę, kiedy przejedziemy. Tu przejedziemy, więc tutaj sobie zrobimy w tą stronę. I ten autobus zatrzyma się jeszcze tutaj i potem po prostu przejedzie już tutaj, bo tu mamy tylko drogę jednokierunkową, więc on w tą stronę musi pojechać sobie ten. Więc tutaj będzie taka drobna różnica w trasach. Dobra, tutaj robimy tutaj przystaneczek. Tutaj przystaneczek. Potem możemy, myślę, że tutaj przystaneczek sobie zrobić. No i potem już dojeżdżamy na trasę właściwie wspólną. Tu już mamy wspólne przystanki, z tym, że jeszcze tutaj bym zrobił przystanek. I dzięki temu mamy drugą linię. Myślę, że trzeba dokupić trochę taboru. Ale ja nie chcę nic budować, ja chcę tylko po prostu dokupić tabor. Myślę, że trochę bardziej pojemne można by i w sumie myślę, że te arimy można by jeszcze ze 3 kupić i można by kupić w sumie jeszcze ze 2, może te znowu. O. Niech one tam wypełnią. Ta liczba mieszkańców wyrosła do 56 tysięcy, no i dobrze. Dobra, i teraz możemy sobie zrobić linię numer 2, tylko z tym, że ja bym numer tej linii zmienił na linię, tu możemy sobie zmienić numer, 101 niech to będzie, a to będzie numer 102, proszę bardzo, 102. Niech będą takie trochę numery, żeby potem się nam nie pokrywały z liniami tramwajowymi, które no raczej będziemy numerować 1, 2, 3 i tak dalej. Tu nie chciałem dawać przystanki, proszę mi tu to oddać. Tutaj bym dał, potem tutaj i wjeżdżamy już na wspólną drogę, znowu wspólny przystanek na pętli i wracamy tutaj, czyli byłaby po prostu taka druga linia, którą byśmy gdzieś tędy przeprowadzili, tędy, tutaj i na zajezdnię, tak? I już jakiś autobus sobie tam wyjeżdża. Myślę, że rozkład z linii 101 możemy skopiować, a my możemy mamy tutaj taką opcję. Kopiuj z linia 101, no właśnie. I tu sobie trzeba w każdym rozkładzie to pokopiować, więc ja sobie to ekspresowo zrobię. Tylko z tym, że tu bym może zgęścił nieco dostatliwość do godziny 20 i bym wydłużył kursowanie do 22, a tutaj bym zgęścił częstotliwość do godziny 40, żeby były różne i dałbym od 5.15 do 22, o. Z nich będzie tych kursów troszeczkę może gdzieś tam więcej i tu bym dał typ taboru średni. Proszę bardzo. Zatwierdzam, okejkuję i powinno to działać. Tak działa? To się nie wczy... Co tu jest? Dlaczego to nie działa? Jeszcze raz trzeba to zrobić, bo coś mi tutaj nie pykło, ale może się uda. W weekend robimy tak, noc robimy tak. I teraz, jak tutaj miało być? Co godzinę 20 do 22 jeździmy. W weekend jeździmy do 22 też, co godzinę 40. W nocy nie jeździmy. I we własnym jeździmy i OK klikam. I teraz to się zatwierdziło się, wszystko działa. I autobusy zaczęły już kursować. Już zobaczcie, nawet jakiś tutaj pierwszy ma już jakieś napełnienie. No właśnie, bo to napełnienie będzie się teraz zwiększać, bo będzie jeździło już, słuchajcie, więcej autobusów, tak? I one będą, to nie sobie też znikniemy tą trasę. Te one będą po prostu, słuchajcie, zabierać więcej ludzi. No zobaczcie, tu już 5 osób jedzie, tak? Wiadomo, że ten pierwszy kurs działa opóźniony, dlatego pasażerowie są niezadowoleni. Następny już po prostu jedą o czasie, więc nie będzie takiego problemu. Dobra. Mamy dwie linie i teraz ja bym się zajął linią tramwajową, z tym, że mamy noc niestety, więc będzie trochę gorzej pracować, ale to już trudno. Dobra. Ja bym zobaczył, gdzie my tu mamy most. Mamy most i on się kończy w tym miejscu. I dalej musimy przejechać sobie jakąś drogą, więc ja bym może zaproponował, żebyśmy przejechali sobie takim torem ulicznym. Tutaj. Następnie tędy i byśmy się wbili na tą pętlę, na ten drugi tor i wyjechali. Chyba, żebyśmy zrobili osobną pętlę tramwajową na przykład gdzieś tutaj, chociaż myślę, że raczej tu nie ma większego sensu na razie i po prostu przeprowadzimy tą linię sobie tędy, o. I potem po tym moście ona przejechała, tędy, tutaj,
tu byśmy sobie zakręcili, żeby zahaczyć jakąś galerię handlową, gdzieś tam dalej i gdzieś tutaj byśmy jakąś taką pętlę zrobili sobie. Myślę, że tak to jak najbardziej mogłoby wyglądać i myślę, że możemy sobie już takie coś zacząć. Myślę, że najpierw musimy postawić zajezdnię, ale zajezdnię to ja bym postawił gdzieś tutaj, bo tu mamy taki fajny, chociaż tutaj mamy taki fajny teren, nie chcę go psuć. Mamy gdzieś jakieś miejsce, bo tu będzie krucho z miejscem, bo to jest takie ścisłe centrum. Takie zabudowane trochę, więc tutaj nie ma miejsca. Nie ma gdzieś tutaj jakiegoś wolnego, a może gdzieś tutaj przed na przykład jakimś wyjazdem. Teoretycznie miejsce jest też tutaj, ale tu są też jakieś drzewa. Ale można by tutaj w sumie te zajezdnie postawić, tylko że jakbyśmy wyjechali, wyjechalibyśmy tutaj i potem już byśmy jechali, dobra. Tylko z tym, że tu nie mogę zrobić tej zajezdni, bo jak ona by potem pewnie co by robiła, więc to bez sensu. Musimy zajezdnie postawić albo na jednym, albo na drugim krańcu. Proponuję przedłużyć tą drogę, sorry, ale wyście to nie mieli budować, to nie było zaplanowane, więc sorry. To na razie zbuduję, tu będzie, postawię już dużą zajezdnię, bo myślę, że w przyszłości taka duża zajezdnia się i tak przyda. I teraz musimy sobie tutaj przejść w tory tramwajowe i po prostu będziemy je budować. Musimy je oczywiście wybudować w zajezdni, budujemy je sobie tędy. Co dalej? Potem przechodzimy na tą drogę, myślę, że po wewnętrznej będziemy jechać. Co prawda jak są tory po wewnętrznej, to nie można robić przystanków, ale to że na tym odcinku po prostu przystanków nie będzie. Tutaj sobie tak zrobimy też po wewnętrznej. I następnie przechodzimy już na aleję. I tą aleją jedziemy sobie dość długo. Tutaj dalej, tutaj. Tutaj sobie przejeżdżamy. Przejeżdżamy sobie też tędy. A następnie skręcamy sobie w lewo. Tutaj. Potem przejeżdżamy sobie tutaj. I tutaj, czyli przejeżdżamy obok tej galerii, ale jedziemy dalej. Myślę, że możemy dojechać sobie do tego morza i na przykład tu wykonać jakąś taką pętlę. Tutaj. Po tych chodnikach mogą też jeździć tramwaje, ale ja tutaj po prostu zrobię taką małą rewolucję, to wyburzę. I zrobię tutaj taki chodnik najpierw, Zrobię sobie tutaj taki chodnik gdzieś. A tu wam zrobię takie połączenie, o, takie coś. Ja po prostu ten sobie tutaj zakręci i tyle. Mamy strasznie nisko to i to strasznie schodzi, więc to tak nie może na pewno być. Tramwaje nie będą aż tak kręcić, więc tu musi być po prostu może trochę mniejsza odległość. O, może coś takiego na przykład byłoby lepsze. Myślę, że tak. I możemy stawiać budowlę. Myślę, że te przystanki tramwajowe mogą być trochę lepszej jakości, żeby wiadomo. Bo jednak tramwaj to tramwaj. Na pętli jeszcze żeśmy nie zrobili oczywiście torów. Na pewno też trzeba zrobić tor, tutaj. I w tą stronę do wyjazdu, w tą stronę do wyjazdu. Tu będzie dość ostry kąt, ale to trudno już. Jeszcze coś trzeba zrobić? Chyba nie, może wszędzie do ile zakręcić. Ewentualnie po tym wewnętrznym też można dać jeszcze im możliwość jazdy. Gdyby nagle potrzebowali, to tutaj możemy sobie to wszystko dać, ale myślę, że tu raczej nie będzie konieczności jazdy, ale zobaczymy. Dobra, mniejsza o to. I teraz nie to. Nie chcę ulicy Sportowej widzieć. Tylko chcę tutaj sobie zrobić o tak. I teraz ruszamy stąd. Czterech mamy tutaj, tutaj będziemy robić, a i tutaj. I dopiero potem tutaj. Przed skrzyżowaniem najczęściej się robi przystanki. Tutaj zrobię akurat wyjątkowo za, tylko ten za musiał być trochę dalej. Żeby ten tramwaj się w ogóle tu zmieścił, więc myślę, że gdzieś tutaj. Dalej, przed tym mostem już nie będziemy robić. Tutaj dopiero. Jedziemy sobie i tutaj zrobimy przystanek. Raz, przystanek 2. Potem będzie przystanek 3, przystanek 4. Przystanek 5, przystanek 6, tak? Przystanek 7, przystanek 8. Zakręcamy. Przystanek 9, przystanek 10, tak? Przystanek, nie wiem, gdzieś może tutaj 11, 12. 13, 14. Przystanek 15, przystanek 16, tak? W końcu powoli nam się budżet kurczy, no w końcu fajnie by było zacząć zarabiać. Na razie to my tracimy i to sporo. Będzie trzeba te ceny biletów poogarnąć zaraz, jak skończymy tą linię tramwajową. Tutaj i tutaj przystanek. I dalej już mam pętlę, więc to na tej pętli po prostu jeden przystanek i tyle. Tylko na tej pętli nie mamy jeszcze torowiska, ale to zaraz naprawimy.
takie torowisko, oczywiście, które znowu chcę zaprzeciągnąć tutaj, tutaj, tutaj i możemy też w drugą stronę, gdyby była potrzebna pętla dwugierunkowa, to zrobimy sobie tak, tak i tak po prostu i ewentualnie jeszcze na przyszłość zrobimy odwrót w tą stronę, a stąd na przyszłość zrobimy tory w tą stronę, o, żeby nie było już żadnego problemu, to tory będą po prostu dalej już tak przebiegały. Na razie bez żadnego ukrycia, bo tam chodzimy w ogóle pod jakiś tunel, a to już mniejsza z tym. Pewnie gdzieś tutaj wychodzimy, nawet nie wiem gdzie przebiega ten tunel. W głąb widok sekcji podziemnych, o matko, on jedzie gdzieś tu, tu wszędzie żeśmy tory wybudowali. I on wychodzi tutaj, tak? No to dobrze, to będzie najwyżej taki jakiś tunel podziemny, tym tramwajem będzie pokonywany. Zobaczymy, zobaczymy na przyszłość co będzie. Ale teraz mamy już tą linię i po prostu łączymy teraz sobie te przystaneczki. Stwórz nową, linia 1 będzie numerek i jedziemy w takim razie stąd. Zakaczamy tutaj. Dalej mamy po jednym przystanku tutaj, jeszcze tutaj. I teraz jedziemy już sobie za most i lecimy w takim razie te przystaneczki. Po prostu po kolei obsługujemy. Raz, dwa, następny jest w tą stronę dopiero. Potem mamy w tą stronę. W tą stronę tutaj, tutaj. Zawracamy i wracamy. Te żółte przystanki, tylko z tym, że żeśmy nie docisnęli tamtego, coś mi się nie klikło tutaj. Więc sobie to kliknę teraz. To tutaj. Nie, bo jeszcze tamten przystanek. O matko. Chwila, chwila. Ten przystanek jeszcze. Potem ten przystanek. Ten przystanek. Ten przystanek. Zakręcamy sobie tutaj. Ten przystanek. Ten przystanek. Ten przystanek, już nawet ludzie czekają, a jeszcze nawet tramwaj nie ruszył. Ten przystanek, potem zakręcamy, dojeżdżamy sobie na ten przystanek i zjeżdżamy na zajezd. I teraz stop czas i zrobimy sobie takie coś. Dzień roboczy. Myślę, że dzień roboczy to tak od 4.30, może być nawet od 4 do 22. Myślę, że co godzinę może dalej nawet jeździć. A w godzinach szczytu, może nawet od 5, od 6 może, do 8, niech będzie dodatkowe wzmocnienie. Zobaczcie, też co godzinny odstęp, z tym, że od 5 może 30 i po prostu dodatkowy skład, z tym, że tu był tabor nasz średni, tutaj myślę, że też średni. W wieczornym ruchu dalibyśmy podobnie, od 15 może 30 na przykład, do może być 17.30 co godzinę, dodatkowy kurs składu, o. W weekend może być troszkę mniej, bo od 5.30 do 21.00 co 2 godziny myślę, że możemy jeździć taborem średnim, a w nocy na razie nocnych kursów bym nie uruchamiał. Ewentualnie piątki tylko i soboty od 23.00 na przykład, nie wiem, 00 do 3.00 co 2 godziny na przykład, żeby jeździł też typ taboru średni. I teraz byśmy coś tu musieli kupić. Tramwaje średnie. Mi się podobają tramwaje średnie te. 27 miejsc. No tutaj w tej grze są strasznie zaniżone te miejsca i musimy kupić, nie wiem, z 14, to jest tego ja na razie kupię 10. Zobaczymy, czy tam styknie. I niech już zaczynają kursy, jak trzeba. I wyłączymy sobie jeszcze podłogę na tą linię i będziemy patrzeć, co się będzie działo. Jeszcze jakiś tramwaj gdzieś wyjedzie, jeszcze wyjedzie, bo jeszcze jeden na pewno wyruszy na ulicę. I teraz gdzieś tutaj mamy, o, udział w ruchu, zobaczcie, to też jest fajne, zobaczcie, mamy, patrzymy, gdzie pokrycie mają nasze linie. Tu mamy dwie lub więcej linii, no to wiadomo, ten rejon, jedna linia, to jest tutaj i też tutaj, albo brak bez zasięgu, to na czerwono są, tak, więc to też jest dość fajne. Dobra, prześledźmy sobie ten tramwaj, bo on tutaj już leci. On już tutaj leci, 7 osób już ma na pokładzie, no to tutaj ta linia pewnie będzie dość popularna, jeżeli chodzi o pasażerów, bo to jest jednak linia już taka dość ważna, więc pewnie w przyszłości będzie potrzebowała jakiegoś wzmocnienia. Ale na razie myślę, że taka częstotliwość, jaką żeśmy tam dali, bo jest takie dość wysoka, jak na tą grę powinna styknąć. Obserwujemy sobie, jak on tutaj jedzie. Jak on zrobi kółko, to się zajmiemy dalszą rozbudową sieci. 4 osoby. Czasami jak ludzie muszą za długo czekać na ten tramwaj, to opuszczają przystanki. To też jest niestety niezbyt fajne, no ale czasami to się niestety dzieje. No ale no już trudno. Dobra, jedziemy.
tramwajem. Dwie osoby, bo tu już zbliżamy się do końca powoli, więc tutaj już raczej nikt nie będzie chętny do wsiadania, ewentualnie będą wysiadać. A w ogóle jaka to nie ma, ile kilometrów ma? Ma 13,4 km, to będzie dosyć sporo. No i zobaczymy, czy w ogóle teraz my na czym zarabiamy, dalej nie zarabiamy na niczym. Dobra, więc ceny biletów trzeba będzie zaraz ogarnąć, ale to za chwilę. Jak skończymy przejazd tą linię. No i tu mamy już tą i wracamy teraz. Więc mówię, podział tej linii na dzienną i nocną właściwie nie ma sensu. W sensie będzie podział, no bo teraz ten tramwaj nie idzie w tą stronę, wszystkie ten jeden wraca. No ale zanim ten zdąży wrócić, to już dzienne tramwaje i tak wyjadą. Bo one już chyba właściwie ruszyły, co? Już drugi ruszył właśnie do akcji. Już jest drugi na mieście. A tych tramwajów będzie dość dużo w ruchu. W prawo, dobra, skręcamy sobie w prawo. I lecimy. O, trzeci tramwaj dołączył do ruchu. I będzie dość sporo. Pewnie zaraz się z jakimś miniemy, więc możemy ten czas nawet troszkę spowolnić. Zobaczymy, czy już jakiś tam gdzieś jedzie. Jedzie, no i właśnie, będzie mijarka, ten ma jednego pasażera, mamy trójkę. Nie jest tych pasażerów jakoś dużo, no ale też trochę ich jedzie. Zmieniemy się pewnie zaraz jeszcze z jednym. No, właśnie jechał. Na pusto. No dobra, a my skręcamy tutaj zaraz w prawo. Tutaj po środku sobie torowiska, po środku ulicy sobie jedziemy tutaj też. Wjeżdżamy. Proszę bardzo, o, za nami jakiś tramwaj podjechał. A my gdzie jedziemy? Gdzie ty jedziesz? Gdzie ty jedziesz? Rozumiem, co on robi? Czy ktoś może mi wyjaśnić, dlaczego on jedzie? Co ty robisz? Pstelek jeden, a gdzie jest pstelek jeden? Kurde, dlaczego ty jedziesz jeszcze raz? Ja nie wiem, co on robi, ale mniejsza o to, bo nie wiem, czy on już ruszy po prostu w kolejny kurs, czy co? Ale chyba... Nie wiem, słuchajcie, co on robi. Niech jedzie. Nie wiem, co się tu dzieje, ale dobra, niech robią, co chcą. Po prostu ważne, żeby jeździli. I tyle. Dobra. Więc mamy tutaj jakąś taką siatkę. No można by też jeszcze w sumie tędy puścić teoretycznie. Ale ja bym się teraz zastanowił, żeby, słuchajcie, zrobić coś takiego jak trolejbus. Bo trolejbusów jeszcze rzeczywiście na tej tutaj mapie nie mamy. A fajnie by było, bo to też jest dość fajna ciekawostka. I trolejbusy to ja bym puścił gdzieś może na tej wyspie. Trolejbus ja bym też tutaj gdzieś puścił na tej wyspie. Do tego centrum handlowego ja bym to puścił. I może tutaj gdzieś na przykład tą drogą. Czekajcie, jakbyśmy ją tutaj poprowadzili tą linię, żeby ona jakoś zwoziła tych ludzi. Więc można na przykład, gdzie mam tą galerię handlową, na przykład tędy sobie by jechała. Na przykład gdzieś tutaj zakręcała, jechałaby sobie na przykład przez tą wyspę gdzieś na to osiedle i by po prostu wracała. Taki dowóz. Tutaj byśmy może onumerowali je 51, od 51 wzwyż po prostu. Z tym, że teraz trzeba by było gdzieś postawić zajezdnię. I znowu będzie pewnie problem, chociaż może nie będzie aż takiego problemu, dlatego że tu mamy troszkę wolnego miejsca gdzieś się znajdzie się troszeczkę, tylko tutaj nie można stawiać na wodzie, ale ja bym chciał zajezdnię trolejbusową, taką może być podstawową, małą. No będzie trochę na wodzie, ale to może tutaj stać. Może tutaj stać, tak jak najbardziej to może być, tylko z tym, że ta zajezdnia mi się nie podoba, bo ona mnie blokuje, to nie może tak tutaj sobie być. Musimy to inaczej nieco postawić. Może coś bardziej takiego, o, takie coś może być, dobra. I robimy sobie po kolei po prostu przystanki. Tutaj też te gorsze. To są takie same przystanki jak dla autobusu, bo wiadomo, trolejbusy korzystają z wspólnych przystanków z autobusami. Dobra, z tym, że najpierw można by sieć w sumie zawisnąć, więc może byśmy to zrobili, żeby sieć była najpierw. Tędy. Potem jak jedziemy? Jedziemy sobie tędy, myślę. Skręcamy sobie na tą drogę, jedziemy tędy. Skręcamy sobie tutaj, przejeżdżamy sobie tą drogą, jedziemy sobie tędy. Wykręcamy się tędy i wracamy na bus. Czyli takie najpierw koło robimy po tym osiedlu i potem dopiero ruszamy dalej. Chcemy to najpierw tutaj zrobić, potem tutaj i jedziemy w takim razie dalej. Tą drogą sobie korzystamy tutaj. Te kable są czarne, więc ciężko je widać.
I w którym miejscu musimy zakręcić? Tu, czyli zaraz. Jeszcze kawałek. I w tym miejscu za następnym chyba miejscu zakręcamy. O, tutaj sobie zakręcimy i będziemy jechać już wzdłuż tej drogi. Przejedziemy obok centrum handlowego, ale nie staniemy, tylko jedziemy sobie dalej. Zakręcimy sobie tutaj, w głąb znowu. Trochę sobie pokluczymy po tym, pokluczymy sobie po tym, trochę po tej trasie. Tutaj, tutaj i teraz tutaj możemy sobie dojechać. Tędy i potem nie wiem gdzie, czy my gdzieś tutaj zawracamy. Po prostu myślę, że pętla uliczna będzie tu dobrym pomysłem. Ale zrobimy sobie też te kable trolejbusowe w obu kierunkach, no bo to po prostu będzie lepiej, jakby tramwaje, o, tu na przykład zobaczcie, te tramwaje jeżdżą pełne i są w nich napełnienia, więc fajnie, że są. Fajnie, że są w nich napełnienia, a tym przepraszam, tak leżą, to się świeci. Aha, bo on jest w słabym stanie, no to trudno. Tramwaj jest na jeden za mało pojazdów, ale coś już przyjeżdża, więc to też nie jest tak, że te tramwaje nie jadą w ogóle. One zjeżdżają i wyjeżdżają, więc to nie jest też tak, że trzeba jakoś długo czekać. No, właściwie przyjazd jest o 20 osób i jedziesz, tak? Więc to nie jest, myślę, że duży problem, że te tramwaje jeżdżą tak troszkę opóźnione, bo i tak jest ich dość dużo, a za jest też czeka sporo ludzi. No a taka trasa nie stanowi się na pewno popularniejsza trochę. No i w sumie dobrze. Dobra, ale my wracamy sobie do linii trolejbusowej naszej, bo teraz by trzeba było ustawić wzdłuż linii przystanki. Zaczynamy sobie z tej wyspy, więc tak. Początkowy, końcowy. Ale miały być te tańsze. No i te dwa pierwsze będą droższe, a potem już niech będą tańsze. Jedziemy sobie tędy. Myślę, że potem gdzieś tu przystanek byłby dobrym pomysłem. I jeszcze tutaj. Takich parę przystanków by powstało, a następnie sobie już z tego wyjeżdżamy i jedziemy sobie tutaj. Tutaj, wzdłuż tej drogi. Myślę, że potem przy tej alei na pewno może być przystanek, bo w przyszłości pewnie tędy pojedzie tramwaj. W sensie, no, nie wiadomo czy teraz, bo my i tak my tutaj robimy, słuchajcie, tylko tak naprawdę komunikację jeden raz, bo potem przejdziemy sobie na tryb kampanii. Natomiast, no, można myśleć sobie przyszłościowo. Tutaj sobie pojedziemy i tutaj. Tak, dobra, i teraz wjeżdżamy sobie na ten obszar, więc tu zrobimy sobie przystanek. Proponuję też dla tych linii tramwajowych tu zrobić przystanek dodatkowy w ramach przesiadki, nawet taki lepszy im mamy. Ja mogę to tu umieścić i raz, i dwa. I teraz dodamy je sobie do linii numer 1, będzie trochę więcej miała przystanków. Linia numer 1. Raz, dwa, dodajemy, one się tam gdzieś w środku powinny zrobić. Zrobiły się, ten jest tutaj, a ten drugi pewnie powinien, bo nie jest, dobra. Są, po prostu funkcjonują już. I te dwa można by w sumie teoretycznie zlikwidować, już tu mamy aleje, więc tutaj też by się przydały, żeby w razie co przesiadać się z innych tramwajów, więc będą po prostu trochę gęściej te przystanki. Myślę, że to nikomu nie sprawi jakiegoś wielkiego kłopotu, że będą się trochę częściej zatrzymywać, w ogóle coś zarabiamy. Nadal tracimy na tramwajach też dosyć sporo, no będzie trzeba zaraz podwyższyć te ceny biletów. Ale skończmy z tym trolejbusem, skończmy z nim, bo on się tutaj naprawdę... musimy w końcu go skończyć. Jedziemy sobie dalej. Teraz skręcamy tutaj, te przystanki mamy dwa tutaj. Jedziemy sobie dalej na wprost, dwa przystanki robimy tutaj i tutaj. Jedziemy dalej, dwa przystanki tu i tu. Dalej tutaj i tutaj. Dalej tu i tu. I jakaś nawrotka może tutaj być, o, takie coś. Czyli taka dość długa, myślę, że trasa powstanie z tego. I robimy sobie, tutaj dodajemy sobie przystanki na tej linii, proszę bardzo. Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, proszę bardzo, czekajcie, trzeba się obrócić, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia, dziś mamy 21,
21, 22, 23. Tu gdzieś jest? Zastanek jest, dobra, 24, 25, tutaj 26, tak, i skręcamy, 27, 28, 29, 30, 31, tutaj zakręcamy, 32, 33, 34, 35, z tym, że jeszcze powinniśmy sobie dodać to jeden przystanek, bo ten pominęliśmy, więc to sobie też dodamy, o. Powinno być ok. Rozkład jazdy. Myślę, że tutaj moglibyśmy nawet jeździć od, nie wiem, jakiejś 4:15 do 21:30 na przykład. I myślę, że co godzinę 10, może nawet co godzinę moglibyśmy w sumie kursować tutaj. Bez tych wzmocnień w godzinach wieczornych i porannych. W weekend możemy jeździć co 2 godziny i też myślę, że od 5:15 do 22:00 niech będzie, 30 może nawet. Tutaj też możemy wydłużyć do 22:30 kursowanie. Damy typ taboru średni, tutaj też średni damy. W nocy niech na razie ta linia nie kursuje, niech ma tam chwilę przerwy, trolejbusy mają chwilę wytchnienia. 12 pojazdów, a ile zajezdnia na powieści? Zajezdnia na powieści 8, to musimy troszkę przyciąć. To może dajmy sobie godzinę 15, żeby były, to ile będzie wtedy? 10, to 10 to już myślę, że możemy tutaj, będziemy w stanie jakoś to obsadzić, więc klikam OK i teraz kupuję pojazdy, ale ja nie chcę dodawać przystanków do linii, tylko chcę sobie to kliknąć i teraz. Średni, średni. Myślę, że takie dość duże. O, te mi się na przykład podobają. Myślę, że 10 możemy takich po prostu sobie kupić i będzie OK. To, że one się zajezdni, nie wiem, to będzie trudno, będą i tak pewnie nie będzie tak, że wszystkie będą stały, więc będą po prostu rotacyjnie się tymi miejscami wymieniać. Dobra, więc on już ruszył, więc gdzieś tam się jedzie sobie, więc dobra. Jest to w miarę OK. Te tramwaje jeżdżą niestety przeciążone. No, więc sytuacja nie jest fajna, ale my na niej dalej nie zarabiamy. My na tych liniach tramwajowych nadal nie zarabiamy, chociaż na przykład ten tramwaj jedzie w ogóle przeciążony. Zobaczymy jeszcze, jak będzie z trolejbusami, ale trzeba by było podwyższyć ceny biletów. Jedna linia to myślę, że jakieś 50 mogłoby być. Jedna strefa, 2,50 i 3 może być. Na trolejbus podobnie, 2,50, to z tego, że ceny biletu będą wysokie, jak one się w przyszłości potem będą na normalnym tle. Na tramwaj, no myślę, że, a właśnie, bo na słuchajcie, bo my tu mamy jeszcze gdzieś takie coś, nie wiem, gdzie to teraz jest, ale gdzieś to było, zaraz to może odnajdę. Zezwalaj na zatłoczenie, w jakich procentach trolejbus pojazdy mogą być przeciążone, ja bym to idę na 100% i podwyższyłbym trochę pensję. Temu bym dał na 12, temu bym dał na 3, temu bym zostawił na 12, a temu bym dał, a właśnie, można by zatrudnić trochę kontrolerów, też by było trochę więcej przychodów z tego. I już jesteśmy na plusie, słuchajcie, z samych kar za bilety jesteśmy na plusie, a trolejbusy tak jeżdżą za rzadko tak naprawdę, bo one jeżdżą przeciążone, no ale to trudno. Jeżdżą jak jeżdżą, na razie nic nie poradzimy na to, tak? Tramwajów wam brakuje, no tramwaje mogę jeszcze ewentualnie jakiegoś jednego dokupić, albo dwa. Proszę bardzo, macie dwa tramwaje, jeździcie. Żeby już po prostu mniej ich zabrakło, bo ten będzie i tak jechał przeciążony. No, a ten następny po prostu weźmie, o. Niech jadą, niech się cieszą. Dobra, więc jakoś ta komunikacja tu funkcjonuje, więc coś zaczęliśmy zarabiać, bo zobaczcie, i tramwaje, i autobusy zaczęły coś powolutku zarabiać. Autobusy niby też powinny zarabiać, ale autobusom to można by myśleć, że tej, bo 102, zobaczcie, kogoś wozi, a 101 tak mało ludzi wozi, więc na 101 troszkę obciął może częstotliwość. Niech na przykład co 2 godziny jeździ, a w weekend niech jeździ co 2,5 na przykład, o. Czyli troszkę rzadziej. Czyli obetniemy nieco ilość kursów, obetniemy wydatki, a będzie po prostu więcej z tego zarobków, tak? Bo musimy jednak tutaj zarabiać, no już jesteśmy teraz w miarę nawet na plusie, bo te trolejbusy po prostu wożą masę ludzi. A niech wożą. Od tego są, żeby wozić ludzi. Te nie są w najlepszym stanie, ale zjeżdżacie do zajezdni, więc zaraz będziecie mogli już być w dobrym stanie w miarę. Bo ten na przykład to już jest w ogóle w dramatycznym stanie, więc pojedzie już. Ale spokojnie, już część stoi na bazie, tak? Nie, nikt nie stoi na bazie, bo tramwajów braknie, a ten jest w ogóle przepełniony. Chyba to ja wam jeszcze dokupię jednego chociaż. Wydam może na to bezsensownie pieniądze, ale ja wam to dokupię. Jeszcze za dwa bym kupił.
festiwalu i Skatar. No trudno, muszą być, bo tutaj na niej rzeczywiście ma dość spore napełnienia, i żeby ktoś ją jednak, ktoś woził tych ludzi, to po prostu o, ten już jedzie na przykład pełen. I jeszcze jeden by się przydał, ale no to już trudno, bo chyba już dzisiaj żaden nie jedzie, chociaż nie wiem, czy dzisiaj żaden nie jedzie, bo dzisiaj jest sobota, a w sobotę kursów jest chyba trochę więcej, więc o, właśnie jedzie. Właśnie jedzie. I następnych ludzi po prostu zabierze. Dobra, więc jakoś mamy, więc jakaś ta sytuacja tam w miarę funkcjonuje. Może bym sobie to trochę pokasował, żeby mi to tutaj nie przeszkadzało. Tam pojazd jest zepsuty, no bo tak jak zjedzie do bazy, to się odpsuje, że tak powiem, bo ten już jest zepsuty, ten ma jeszcze w miarę stan i zobaczcie. Jakie zepsuty jedzie wolniej, dlatego no ja no po prostu raz jedno za drugi, bo jeden jest zepsuty, a drugi nie jest i jest wielki problem. Ten jedzie. No, obsłużymy przystanek, ruszymy. O, i dogoniliśmy tego, który jest zepsuty, tak naprawdę, tak? No, dogoniliśmy tego, który jest zepsuty, a tak naprawdę... Gdzie jedzie te 6 osób? Dlaczego on tu jeździ w kółko? Ktoś nie rozumie jeszcze, dlaczego ten prawa jeździ w kółko? Ja to trochę nie rozumiem. Wiecie co, gdyby był jeszcze mych taki szybki... Że tak. Ale tu bym postawił jeszcze jeden osobny tramwaj dla osobny przystanek dla wysiadających, tu mógł być nawet taki mały i teraz tak ten przystanek bym usunął, a dodałbym w zamian za przystanek numer ten. I teraz co by się stało? Czy tu by się coś zmieniło? Aha, z tym, że ten przystanek się przydał tutaj, no problem mam. Problem mamy, bo nie o to chodziło. To może ja inaczej zrobię, jeszcze inaczej. Czyli. Dobra, zróbmy jeszcze inaczej. Ten przystanek skasuję, ten przystanek ulepszę na przystanek autobusowo-tramwajowy i teraz dodam ten przystanek do tej linii, no właśnie, o to chodziło, żeby ten tramwaj jechał tak i może teraz będzie trochę lepiej. Ten w ogóle jedzie sobie tędy, a ten przystanek możemy w takim układzie skasować. Bierzemy sobie buldożera i kasujemy, dobra. I niech on po prostu przejeżdża sobie tak. Myślę, że taka opcja będzie najlepsza. No sobie tu wyjeżdża, jedzie tam i prosto, wszystko działa. Sobota, więc trochę mniejszy ruch na drogach, więc mniej pojazdów. Więc nie powinno być jakiegoś problemu. Dobra. Myślę, że jeszcze na koniec tego odcineczka możemy sobie zrobić takie coś jak tramwaj wodny. Zajezdnie tramwajów wodnych umieściłbym sobie w tym miejscu. Gdzieś może tutaj. Jak się tym obracało? Tak, dobra, trochę trzeba obrócić. O, może coś takiego. I teraz, przystań tramwaju wodnego. Ja bym zrobił tak, pierwszą przystań zrobiłbym gdzieś tutaj. Tak, w pobliżu tego. W pobliżu, tylko tu mamy troszkę za ostry brzeg. A tutaj? No właśnie. I to może być tutaj, słuchajcie, stanowić problem. A po drugiej stronie to w ogóle nie umieścić. Chociaż nie, tutaj na przykład umieścimy, zobaczcie. Tutaj udało się umieścić, więc tu możemy sobie to umieścić. A z tej strony, no to nie wiem, gdzie to umieścimy. Czy tutaj na przykład jakoś się nam to umieści? Uda umieścić? Czekajcie. Albo gdzie się uda, no to zrobimy po prostu jakąś niedowozową na przykład i tyle. Może nawet bardziej w tym rejonie, gdzie byśmy to umieścili. Tu mamy za ostry brzeg, nie wiem, żeby tego jakoś zmienić. Czekajcie, jakąś drogę budując na przykład, to nie można by zmienić tego brzegu. Nie, tu się robi takie coś. To o takie coś na pewno nie chodziło, żeby takie coś się robiło, bo to wygląda, zobaczcie, jak to strasznie wygląda. Nie, nie. Wywalam to. Tu się nie da tego naprawdę zbudować. No nie da się. Tu mam akurat za ostry brzeg, ale tutaj to już się uda, nie? Gdzieś. Czekajcie, bo ja mam ten budynek w złą stronę. No jasne, jak ja mam ten budynek w złą stronę, to się to dziwić, że on jest w ogóle nie do postawienia. No właśnie, da się go postawić, tylko on był w złą stronę obrócony. Oczywiście, że się go da. Tu gdzieś bym go nawet postawił i po prostu z tej strony pływamy sobie na tamtą stronę. Z tym, że trzeba jakieś punkty kierunkowe poustawiać, żeby one wiedziały jak jechać, więc w tą stronę niech płyną po prostu tak, a w drugą stronę niech płyną sobie bliżej tędy. O. Tutaj i tutaj. I teraz robimy sobie tak. Linia tramwaju wodnego. Tutaj bym zrobił sobie numerek, niech będzie, nie wiem, 1000 albo nie wiem, może niech będzie jakiś 650 niech będzie, mniejsza o to jaki to będzie numerek. Startujemy z zajezdni, ruszamy tutaj, jedziemy przez punkty kierunkowe.
tutaj, tutaj i wracamy. Tutaj, tutaj. Tutaj zahaczamy o przystań, wracamy sobie tam i mamy. Nie będę dłużej robić rozkładu jazdy, bo to też nie o to chodzi. Myślę, że można by sobie takie trzy tramwaje wodne kupić i niech one po prostu pływają. I jeszcze bym zapewnił jakiś może trochę lepszy transport tutaj, bo tu gdzie mamy wyjście z tej przystani? Gdzie ono tutaj się rozbudowało? Tutaj, nie? W pobliżu tego fajnie by było być jakiś przystanek, więc może ja bym przedłużył, słuchajcie. Nie potrzebuję pomocy w tym momencie. Ja bym przedłużył, słuchajcie, sobie. Po pierwsze to zniknąłbym tą linię 1 tutaj z widoku. A po drugie... Uwaga, zarabiamy coś. O, zobaczcie, teraz to wszystkim zarabiamy. No i nice. No i nice. No, tramwaje wodne pływają puste, ale nie o to chodzi, żeby one zarabiały. Ale jeszcze, żeby ułatwić dowóz pasażerom, to ja nawet tutaj... Bo tutaj mamy zasięg, zobaczmy, czy mamy w ogóle zasięg. No niby jest, ale to jest taki zasięg, słuchajcie, słaby. Więc ja tutaj może nawet centralnie ustawić po prostu parę przystanków, takie dwa przystanki. I przedłużyłbym na przykład linię 102. O. Czyli na przykład, żeby zamiast kończyć tutaj bieg, to by pojechała sobie jeszcze... Tutaj, a na przykład potem jak? Gdzie tu chcesz jechać potem dopiero? Tu nie ma żadnego tego skrzyżowania, to trzeba coś zrobić. Tu trzeba coś zrobić, zaraz to coś zrobimy, tylko że to trzeba przeprowadzić jakoś tutaj. Jakby to coś zrobić. Tu zrobię po prostu taką pętlę i tyle. Tak teraz jest zbyt pochyły, co nie chcesz. Muszę się dlatego zrobić, to nie gadaj, że się nie da, no. Muszę zrobić jakąś pętlę, więc coś tu muszę wybudować. Takie krótkie nawet może być, bo to nie chodzi o to, żeby to było jakieś długie teraz. Jakby to wziąć co wyżej, to raczej nie da, a tutaj niżej też się nie da. To tutaj nie wybuduję, natomiast czekajcie, spróbujmy może trochę dalej. Tutaj nie będzie tak trochę kręciło, to bez sensu, ale to już trudno. No w tą stronę się da, ale w tą stronę to ja burzę budynki. Chyba, że pod tym zrobimy po prostu pętlę. Taki jakiś, nie wiem, trójkąt. Tu też nie ma zbyt dużo miejsca. Tu też nie ma za dużo miejsca, ale trzeba coś zrobić. Czekajcie, ja bym to do tego chciał przyciągnąć. Chwila, moment. Za mała odległość. No tak, to ja wiem, ale tego wieżowca nie chcę burzyć. Chyba, że tutaj jeszcze spróbujmy. Tutaj się da? Da się jakoś tutaj na przykład. A, tu się nie da już dalej. Da się coś? Czekajcie, gdzieś się coś dało. O! Na dół i do góry? Na dół i do góry? No proszę, do góry, dajcie możliwość. Jeszcze trochę i teraz tutaj do góry? Da się. To będzie taka nawrotka trochę bez sensu, ale będzie to najważniejsze i dzięki temu, po przedłużeniu tej linii w ten rejon, o! Zyska ona sensowną nawrotkę i po prostu będzie tutaj taka trochę takie przedłużenie tej linii. W drugą stronę fajnie by było, żeby też tą stronę zajeżdżała, chyba że już nie będzie po prostu zajeżdżała na pętlę, żeby nie marnować czasu, tylko po prostu obsłuży przystanek w pobliżu pętli. Oj, będzie dobrze. Dobra, więc od teraz linia będzie przedłużona, już nawet pierwszy autobus z tego korzystał, można się łatwiej dostać na tą linię tramwaju wodnego, a z tej strony za to można by wybudować, słuchajcie, tramwaj, który by pojechał sobie, nie wiem, z tego rejonu gdzieś. Tutaj właśnie przez to nad morzem, z tym, że tędy musiałby i po prostu tędy by sobie pojechał. Może byśmy zrobili takie dwie linie okrężne, że na przykład gdzieś tutaj bym zrobił zajezdnię. Poczekajcie, gdzieś tutaj bym zrobił, słuchajcie, zajezdnię może. Gdzie byśmy tu zrobili zajezdnię? Ha, bo ta droga wchodzi tu w jakiś tunel, to ona się tu po prostu kończy, To zamiast tych małych bloczków, zrobimy sobie zajezdnię, sorry, ale te bloczki sobie tutaj pójdą. Fajnie by było, żeby to tak jakoś zmieścić sensownie, poczekajcie. Trudno. Zamiast paru tych będzie tu nowa zajezdnia po prostu dobudowana i tyle. I tyle w tym temacie będzie. I teraz pojedziemy sobie tutaj z jakimiś torami. Ale ja nie chcę jednokierunkowych, ja chcę dwukierunkowych. I teraz jakbyśmy sobie stąd pojechali, tutaj dookoła jedna linia, a w drugą stronę druga linia, czyli takie dwie linie dookólne. No i to właśnie by były linie dookólne, z tym, że tak jakby, że można się w obu kierunkach przejechać, bo będą dwie linie po prostu i tyle. I na tym myślę, że sobie zakończymy. I będzie koniec, żeby też jakoś specjalnie długiego, ale do spotkania w ten
tym wielkanocnym czasie nie robić. To z opcji będzie pewnie trochę dłuższe, bo mam dość obszerne plany, więc no. Natomiast to się jutro dowie się z opcji po prostu. Aha! Rozumiem, że zaraz mnie nie będzie stać już na coś. Bo na tramwaje mi już na pewno nie będzie stać, czyli już musimy mieć jakiś kredyt, bo już mnie słuchajcie nie stać. Już mnie słuchajcie nie stać, były takie ostatki, ale przestaje mnie stać. No właśnie, na ten odcinek już mnie nie stać. A my coś w ogóle zarabiamy, no niby zarabiamy, a to są takie, wiecie, niskie zarobki. Więc sobie wezmę pożyczkę na 10 tysięcy, ale czas płaty niech będzie 5 tygodni, no. Trudno, będziemy tracić, ale... Ale chodzi o to, żeby szybko tą pożyczkę spłacić i jedziemy sobie dalej, tutaj. Mamy teraz kasę, chociaż żeby tutaj dokończyć tą linię tramwajową, a miejmy nadzieję, że ta linia tramwajowa się też troszkę opłaci. I pasażerowie będą z tego korzystać. Daleko szczerze do tej zajezdni. Aha, bo ona tutaj jest, to tu musimy sobie tak odbić. I teraz jak my tutaj jedziemy? My tutaj jedziemy, to trzeba wywalić. Chociaż to może w sumie być na zapas, natomiast my sobie stąd pojedziemy tutaj. I tym odcinkiem. I dalej można jechać sobie tutaj, albo do zajezdni sobie jechać. I teraz tworzymy po prostu przystanki. Czy my mamy tu jakiś wspólny punkt przesiadkowy? Mamy, nie? Mamy tutaj. Więc tutaj bym też utworzył możliwość relacji skrętnych od razu. O, takie coś, taki ten, ale na razie nie będziemy z nich korzystać, bo będzie tutaj tylko takie linie ogólne będą. Dobra. Przystanek raz, przystanek dwa. Aha, przystanek końcowy w tą stronę tutaj nie będzie chyba. Chyba, że tu się uda przed zajezdnią coś jeszcze zbudować. Da się, dobra, to będzie po prostu przystanek końcowy, bo tutaj mamy te tory na środku. A jak mamy tory na środku, to się nie da tutaj postawić przystanku. Natomiast dobra. Jedziemy sobie teraz tak dalej. I myślę, że kolejne przystanki mogą być tutaj i tutaj. I jeszcze jedna para tutaj i tutaj. I dalej mamy już wspólny punkt. Nawet mamy tutaj przystanki po obu stronach, jest po prostu o. Po prostu to będzie takie miejsce przesiadek między składami. A my jedziemy sobie dalej tutaj. Tutaj, żeby zaraz nie przestało mnie będzie stać na składy, bo jeszcze trzeba było jakieś tramwaje kupić. Na razie taką ilość, na jaką mnie będzie stać, bo nie chcę też jakoś specjalnie się zadłużać, więc może od tego miejsca dajemy te dalsze przystanki. Trochę przeoszczędzimy na nich i tyle. Tutaj i dalej jedziemy już sobie nad morze. Gdzie tu mamy wyjście? Tu mamy wyjście. Dobra, to będzie trzeba zrobić jakiś przystanek. Więc tutaj proponuję zrobić takie przystanki dwa. Z tym, że by się przydało jakieś właśnie przejście zrobić. A przejście da się zrobić to jedynie taką drogą, więc ja proponuję, żebyśmy tu po prostu utworzyli skrzyżowanie i to tutaj po prostu będzie o. Gdyby ktoś chciał, to może nawet już 5 osób pływa, zobaczcie. Czyli coś to działa, że tutaj, wiecie, buduje się coś, to coś tutaj już działa z tymi. Tramwajami wodnymi, że one na razie na siebie nie zarabiają, ale... Jakoś to idzie. Może zwiększymy zatrudnienie, słuchajcie, kontrolerów. Najmniej te 20. No, może coś powinien, wiecie, to pomóc, będziemy chociaż na styk z budżetem. Ale trzeba to, że po uruchomieniu tych dwóch linii będzie nawet trochę lepiej. Dobra, tu mamy następne dwa przystanki. Potem tutaj, tutaj taka linia nad morzem, więc pewnie nie będzie zbyt wysokiej frekwencji. Ale to taka linia bardziej... Dobra, tędy potem mamy, gdzieś, nie wiem, może tutaj potem przystanki jakieś dwa byśmy dali. I potem już właściwie dojeżdżamy. Tutaj ostatnia para i potem już koniec. Koniec, dobra, więc robimy tak. I teraz robimy, słuchajcie, linię... 2 i linię 3. Najpierw zaczniemy sobie od linii 2, tą linię 3 weźmiemy sobie gdzieś tutaj. A linię 2 sobie najpierw weźmiemy, znikniemy sobie ten panel transportu i jedziemy. Stąd i linia 2 będzie jechać w lewo, bo tak mi się podoba. Więc tu przystanek początkowy będzie tutaj. I jedziemy wtedy wzdłuż po prostu tych wszystkich, ale nie ten. Już nie ten, już jest źle coś. Dobra, ruszamy jeszcze raz ten, potem ten, ten. Taki trochę objazd dookoła właściwie to jest. Tędy. Potem następny jest tutaj, potem tutaj, 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 tutaj i koniec. Ile wam mogę składów? Na razie jakiś mały bym poprosił, może te na przykład, to mają komfort 100%, to chociaż tyle będzie dobrze i możemy ich kupić ile? 3 na razie, to już 3 po prostu jeżdżą. Ale rozkład na razie na tej linii nie będzie jakiś specjalnie zbyt wysoki. Od 5 do 22 na razie to 3 godziny niech jeździ.
ale nie, od poniedziałku do czwartku i w piątki. W poranny ruch na razie nikt nie istnieje, wieczorny też nie. A w weekend możemy jeździć też od tej... Właściwie to może być ten dzień roboczy przez cały tydzień obowiązywać na razie. Bo to jest tylko tymczasowy rozkład pocięty, żeby po prostu tych tramwajów starczyło. I tutaj na razie preferowany rozmiar daje mały po prostu i tyle. I taka sama kopia rozkładu będzie na linii 3, natomiast to za chwilkę, dlatego że jeszcze trzeba zrobić linię 3 przystanki, więc linię 2 to sobie na razie weźmiemy damy tutaj, linię 3 tutaj, linię 2 tutaj, linię 3, proszę bardzo, jedziemy. Startujemy sobie stąd, tutaj raz i jedziemy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i jedziemy teraz dalej. 12, dobrze, dobrze, coś tu jest nie tak, coś tu jest skichiło, skichiło się skichiło. Coś tu jest chyba nie tak. Dlaczego ten tramwaj tutaj mi wraca? Tego, coś tu jest nie tak w ogóle od początku już, coś trasy. Przystanek, co tu się nie zgadza? Teraz mi coś udyna jeszcze chwila, bo coś tutaj źle jest. Dobra, chwila, chwila, bo teraz coś tu jest nie tak. Ten przystanek chcę, żeby był. Co tu się robi? Tu jest zupełnie nie tak. Chwila, od początku robimy, bo coś mi się skitoliło. Chwila, bo na linii 2. Dobrze, teraz wszystko działa. I teraz trzeba po prostu od nowa jeszcze raz to zrobić, bo coś nie działało. 2, 3, 4. Dlaczego tu trzeba skręcić w prawo? Aha, bo to jest w tą stronę przystanek. Tu zrobiłem dwa przystanki w tą samą stronę. To błąd jest. Tu ma być przystanek w drugą stronę, a ten przystanek ma być nieistniejący. Przepraszam, tego przystanku nie ma. I teraz powinno wszystko pyknąć, dobra. Działa oczywiście, jedziemy dalej. Tutaj, tędy, tędy, tędy. Dojeżdżamy dotąd, skręcamy tutaj. I jedziemy sobie w takim układzie tędy, tutaj. Tutaj, tutaj też nie dodaliśmy przystanku na linii 2, będzie trzeba to poprawić. Tutaj, może sobie się pomijali, które z tych przystanków po prostu się tego nie zauważa. Tędy, tędy, tak, tędy i dojechaliśmy na zajezdnię. Rozkład kopiujemy oczywiście z linii 2, gdzie mamy tramwaj linia 2. Tramwaj nie linia 1, tylko linia 2 szukam, dobra, jest. Więc na razie to taki dość obcięty rozkład. Sorry, ale tak na razie będzie. Bo nie jestem obecnie w stanie nic innego zrobić. Trzy tramwaje na tej, no i obecnie mnie właściwie na nic nie stać, więc jesteśmy obecnie na styku wytrzymałości i tyle. Bo tramwaje wodne na siebie w ogóle nie zarabiają, w sensie one niby coś tam zarabiają, ale to jest taki, wiecie, zarobek nikły. Może im po prostu przynajmniej jakąś częstotliwość obniżyć albo co, bo za często pływają, w sensie tu ktoś czeka niby, no ale to jest niewiele ludzi, tu jeszcze trzeba dodać przystanek jeden, zobaczymy jak będzie z frekwencją na tych liniach. 10-13 osób, o tym tramwaje 19 już nawet jedzie. One mają sporą frekwencję, sobie to powyłączam. I trójeczkę też. Bo z tym, że jak będzie mnie stać, to muszę wpierw kupić jakiś ten. Jakiś skład, czy na zajezdni numer 1 nie mam przypadkiem, że dużo autobusów teraz. Czy one tutaj, ile jest potrzebnych? 12, mamy 10, aha. Świetnie. Ale może nie da się tego odsprzedać. Mamy tyle, ile jest. Na tej zajezdni też chyba. No nie mamy, niestety ich za mało, a tutaj ile jest potrzebnych? 3. To ja jeden sprzedam, zostaną 2 na trasie, trudno, będą pływały tylko 2. Najwyżej pomniejszymy częstotliwość na tej linii, gdzie tu mamy tą linię, daj mi to. Bo tu mamy za wysoką zdecydowanie, myślę, że to 4, to 3,5 godziny starczy. I bez tych dodatkowych kursów, bardziej jako taka o, ciekawostka, w weekend mogą być co te 3 i tyle, żeby tu było mniej. Nawet jeden starczy, no to jeden, jak styknie jeden, to styknie jeden, nawet ten drugi też mogę wycofać, który teraz jest bliżej zajezdni, nie wiem teraz, bo ten, nie wiem gdzie on jest. Bo ten tu stoi, jak widły mają, nie wiem co on tutaj robi. Ten jedzie gdzieś, a ten se stoi. Ten se stoi, utknął se i w ogóle nie wiem co on robi. Okienka mi się tutaj, za dużo mamy okienek, muszę je trochę pokasować, bo mamy ich za dużo zdecydowanie. Mi się tu zaklinował, przepraszam, to co się z nim dzieje, bo zaraz osobny podpływa już. Czy się zatklinował, czy to się stało? No ludzie, ludzie, dobra. Ten wypływa, okej. Okay. Ten płynie tam, dobra, czyli ten dopłynie prawdopodobnie teraz, ale ty już odlej. Ty płyniesz na zajezdnię? Ty płyniesz na zajezdnię, dobra, to ciebie odsprzedam w takim razie, będziesz jeden mniej.
wyspie, gdzie to jest sprzedane, czyli został tylko tam jeden prom, który po prostu pływa na tej linii. Mamy 2000, więc tak możemy kupić następny tramwaj, jest to zajezdny, nie? To mi on tutaj zabrał. Aha, przełączyliśmy jej widoczność przypadkiem, pewnie. Mogę 2 dokupić, mamy 2 kolejne, więc niech one już jeżdżą, żeby jak najwięcej tych ludzi po prostu zabierać z tych przystanków. Bo one, te tramwaje po prostu nie dają rady, ale chyba żeśmy zaczęli zarabiać. No tak, zaczęliśmy zarabiać, bo zarabiamy na tramwajach dość dużo. Na tramwajach wodnych nie, no ale rozkład jest już obcięty, więc raczej nie powinno być problemu z tym, że ten... On coś tutaj nie pływa, on dopływa tak naprawdę na zajezdnię. Tak, i zaraz z niesportem wypływa i pójdzie jeszcze raz. Dobra. Okej. To skasujemy, to kasujemy, przepraszam, to kasujemy, to kasujemy. Słuchajcie. Według mnie taki odcinek z czytej gry się, z tej serii czyta gra się na starczy. Starczy, myślę, że tej dobroci. Jeżeli wam się ten materiał spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli wam się on nie spodobał, zostawcie łapeczkę w dół. Jeżeli wam się kanał podoba, to zostawcie subika. Ale też bardzo ważna rzecz. Za jakiś czas najprawdopodobniej będę robić ankietę na karcie społeczności. Dotyczącą właśnie tego, czy chcecie odcinki z tej serii, czy ich nie chcecie. Bardzo proszę was o głos, dlatego że wasze zdanie się liczy. Jeżeli po prostu nie będziecie chcieli odcinków z tej gry, to ja sobie będę w tą grę grać sam prywatnie, ale jeżeli będziecie chcieli, to zrobimy sobie z niej serię. Tak jak mówię, myślę, że planuję w wakacje. Tak więc wasz głos się liczy. Tak, dziękuję za każdą pozostawioną subskrypcję na kanale, a jest już ich 48 na stan piątku, 7 kwietnia 2023. Za każdą łapkę w górę, łapkę w dół, słuchajcie, bo to mnie motywuje do tego, żeby nagrywać dla was coraz lepsze treści. Tu widzę, że się zapcha ten, no może w końcu zacznie zarabiać ten prom, nie będzie pływał tak sobie na pusto, bez sensu. Mam już 2400 zarabiamy, no zobaczcie. Szybko ten zarobek skoczył, ale to już na dzisiaj koniec. Cześć i pa pa, dzięki za oglądanie. Oczywiście jeżeli wam się ta gra spodoba, to będziemy sobie grać na tybie kampanii, więc to było tylko nasze jednorazowe takie spotkanie. Więc no nie będzie już tych wszystkich linii, po prostu będziemy sobie grać od nowa. Nawet nie wiem na jakiej mapie jest pierwsza kampania. No więc cześć i pa pa. Miłego świętowania. Albo właściwie nie świętowania, tylko miłego spędzenia czasu w gronie rodzinnym, bo przypominam, jakby ktoś zapomniał, że jeszcze trwa Wielkanoc. Pa, pa.